Urbex TV. Przez przypadek znalazłem taki oto obiekt, do którego sobie zaraz wejdziemy. Pokażę wam, jak to wygląda z... obejdziemy go sobie. Później do niego sobie wejdziemy. Pamiętajcie, jak dobijecie do 100 tysięcy subskrypcji na kanale, to zaczniemy Urbex. Znaczy, chciałbym wam pokazać rysy na ziemny kompleks, ale tutaj się wy musicie wykazać i wbić 100 tysięcy subskrypcji na kanale. 100 tysięcy, stówkę. Mamy 92 subskrypcje, a brakuje nam 8 subów. Jak wbijecie 8 subików, to bierzemy się za Rizę. Tak to wygląda wszystko. Niestety tutaj trzeba uważać, gdyż jak nie wiem, czy widzicie to na kamerze, bo ja też mało co widzę. Zaraz jest kolej. Jestem dzisiaj sam. Bogusia nie ma z nami. Boguś w pracy jest dzisiaj. Pan Bogumił jest w pracy. A ja mam dzisiaj wolne, więc postanowiłem sobie zwiedzić o ten budynek. Nie wiem, chyba nagram to ciągłem, żeby... żeby mieć mniej cięcia czy czegoś, mniej montażu. Tak, telefon wyłączony oczywiście. Ale to wygląda. Tu jeszcze są lampy, jak możecie zobaczyć. Ojoj. Tu mamy pomieszczenie, do którego nie wejdziemy, bo jest zawalone. A na górze to nie wiem, czy wejdziemy, bo zobaczcie, co się dzieje. Ale film będzie na kanale przynajmniej. Wszystko się ugina. Pamiętajcie, od tego... O, kolejne pomieszczenie jest. Zobaczymy sobie tutaj. Nie wiem, jak wam się podoba, ale super jest. Niby taki mały obiekt. Mały obiekcik. O. Ale nie trzeba tu uważać, bo tu widzę, że... Dlatego, że może mało osób przychodzi też. O, widzicie? Dziura. Nie, to jest wszystko miękkie, nie wiem. Nie wiem, czy coś tu w ogóle nagram, czy to wstawię nawet na YouTube'a. No bo... Cóż, co tu można pokonać? Tu mamy dziurę do piwnicy. Tak też stąpam, jak stąpam. Tu możecie sobie zobaczyć, wejście jest do góry. Ale to tylko tyle. Myślę teraz, a tam jest piwnica. Schody są jako schody są. Ale wejdźmy pierw. Chociaż jeszcze. A wejdziemy sobie powoli. Nie jest tak źle. Boguś bardziej by ryzykował pewnie. Ale tu nic takiego nie ma. Jest po prostu... Przepraszam, jest strasznie gorąco, mało co. Ale niby jest bezpiecznie, bo widzę, że... Nawet mamy... O. Ale są gwoździe, o, zobaczcie, są gwoździe. Przejdziemy, widzicie? Jakby ktoś tutaj... Nie to, że spał, czy coś. Nie, ale... Ale naprawdę, o. Tu mamy dziurę. O Boże. Jesteśmy na poddaszu teraz. Jest. Jest naprawdę.
tak trzeba uważać. Mogę wam tego... O, tu przejdę. O, tu jest chłodniej. Ale zobaczcie, jak to wygląda. Tu nic nie ma. O, nie. Ja nie chcę siebie robić zdjęć. Ale... No, mogę wam to chociaż pokazać, bo... Tak jak mówię, idę do pracy. Nie wiem, czy coś by było do nagrywania w tygodniu. Więc mówię, uda mi się taki mały urbeksik. Tam jest drugie wejście. Też wejdziemy sobie tym drugim wejściem. W takich obiektach trzeba być naprawdę bardzo ostrożny. Nie niszczymy nic. Zobaczcie, jeszcze stary klosz. Stary klosz. Ale ktoś tu przychodzi, widać, bo... Naprawdę, jeszcze nawet obuwie robocze jakieś. Tutaj promo dla piwa, ale nie pijemy. Ktoś mnie ponadletni nie pijemy, tak się to prezentuje. I nawet jakieś stare butelki są. No i trzeba teraz zejść z moim lękiem wysokości. Bo to zejście, dobrze, że są schody. Dobrze, że są schody. To się może nie spierdzielę, państwo. Ale pokażemy wam jeszcze, pokażę wam drugie wejście. I na końcu wejdziemy do piwnicy. Wiem, że tu mało co do pokazania jest. Ale patrzcie, tu była kiedyś... Kiedyś była skrzynka. Już teraz nie zostało. Stara, bo niemiecka skrzynka. Tu jest piwnica. Nie wiem, czy coś widać. Chyba widać. Ale no, do niej zejdziemy na koniec. Idziemy. Tu już byliśmy. Tam byliśmy na górze. Jeszcze nawet czuję się żelandol. To co z niego zostało. Raczej. I idziemy sobie do drugiego wejścia. Zobaczyć. Hop. Nie, no nie miałem nawet co nagrywać. Wiecie, urob te sprawy. Nie wiem, co się wam spodoba. Ale ja już mam nawet pomysł na tytuł. Już miniaturka jest zrobiona. Większość zdjęć jest zrobione. Wiem, że to jest małe. Ale jak zawsze ja muszę coś pewnie przedłużyć. Bo ja bym był chory, jakbym czegoś nie przedłużył. A my sobie tylko zwiedzimy. Kolejne pomieszczenie. Oczywiście musiałem to zbadać wcześniej. O. I tym pomieszczeniem, tu macie jeszcze nadbudówkę. Nie wiem, czy to widać w kamerze, bo ja nic nie widzę w... O, tu mamy kawałki z lewa nawet. Oczywiście kurtka, jakaś kurtka. Tu mamy kibelek. Kibelek. Na żadnym urbek się tego nie może zabrać. Tu mamy chyba toaletę była. O, tu mamy to pomieszczenie. Widzicie, jak to wygląda? Troszkę słabo. Ale wy będziecie mieli przynajmniej... Wiem, że jest piwnica pod nami. Zobaczcie, tu jest lustro. Tak muszę stanąć, żeby twarzy nie było widać. Bo pan nie wziął sobie... Pan... Max nie wziął sobie maski. A nawet masę. O, tu mamy wyciągnięte druty. Ale nie, no fajnie to jest, naprawdę. Eklatacja, wiecie, udana. To jakiś podpis. No oczywiście pełno szkła. Tu mamy nawet... Zobaczcie. Karnisz. No i co? Udajemy się teraz do piwnicy i... I tyle. I ja wracam sobie do domku. Pewnie zmontuję sobie film. No tak, jeszcze na drzewo. Mało mi gwoździ w stopie. Jeszcze nawet nie mam apteczki. Tu mam nawet jakieś gniazdo, nie wiem, czy widzicie.
tu się prezentuje to tak, ale to jest naprawdę. Jak nie musicie tego, to tego nie róbcie. Nie róbcie tego na własną rękę. Dajcie, nie niszczymy, nie wandalujemy takich miejsc. Udałem się, po prostu mi się nudziło po prostu z domu, nie wiem, czy tam byśmy... Chcecie podejść? No, podejdziemy sobie, nie wiem, czy tam coś widać na kamerze. Nie wiem, jak mnie słychać. Ale... sobie przybudówka to jakieś były, musiały być jakieś do przybudowania. A nogi będą mnie tak swędzieć. Tu mamy nawet powyrzucone choinki. Jak możecie zobaczyć. Choinki, które nie zeszły ze świąt. No i co, teraz piwnica i tak to się ładnie prezentuje. Ważne, że będzie film na kanale, że będzie tydzień za tygodniem fajne filmy. Ja tak myślę. Nie wiem, jak wy myślicie, nie wiem jak... Ale naprawdę pomóżcie nam dobić do setki, żeby nas motywować, żeby były te filmy lepsze, lepsze jakościowo. Bo pamiętajcie, wy napędzacie ten kanał. Wy widzowie. I naprawdę bym był wam wdzięczny, jakbyście nam pomogli. Fajnie, że to też ciągle nagrywam, że nie ma... Oczywiście wiadomo, że będzie jakieś tam trzeba cięcia porobić, ale mam nadzieję, że tych cięć będzie na tyle mało, że... O, tu chyba był dzwonek. Możecie zobaczyć. Nie wiem. No, pan sobie... Co, schodzimy? Jesteście tego pewni? Macie nawet... O! Op! Klapę. Tam byliśmy. Tu macie klapę, którą uniesiemy i zejdziemy tam. Chociaż mi się nie uśmiecha zbytnio, bo znowu są schody, które są niepewne. I klapa jeszcze. Ale nie zejdziemy tam. Nie zejdziemy. Nie wiem, możecie zobaczyć teraz. Ja sobie dopinacie latarkę. Nie wiem, czy ten film w ogóle wleci na kanał. Zobaczcie. Nie wiem, czy coś widać. Tak się rusza. Są schody oberwane, nie wiem, jak znajdę jakieś inne wejście, to może wejdziemy, więc może za chwilę się widzimy, a jak nie, to się widzimy w podsumowaniu. I tyle. Szybkie, bo wracam do was po krótkim cięciu. No, przykro mi, do piwnicy nie zejdziemy, ale sobie wejdziemy tutaj. Wam pokażę. O, kuźwa. Tak, jak to wygląda. To były jakieś, jak to powiedzieć, na ziemniaki jakieś, no to, takie małe gruzy, pozostałości. No więc do piwnicy się nie da wejść. Nie da się wejść. Ogólnie teren jest bardzo piękny. Bardzo piękny, chociaż nie zaniedbany. Jak możecie tu zobaczyć. A budynek, no. Jak budynek, taki mały urbeksik. Myślę, że wam się spodoba. Pewnie jutro zacznę montaż. Tu mamy jeszcze jakieś stare płytki, no. Nie chcę mi się tam drugi raz wchodzić, żeby wam coś pokazać. Chociaż... I tak jak ma ten film trwać, nie wiem, 6-7 minut. To nie wiem, to chyba... Droga też jest bardzo przyjemna. Mówię, no. Rynne, to się już rozwala. Szkoda, że takie budynki... Takie właśnie budynki niszczą. Zamiast coś z nich zrobić. Zobaczcie. Tam weszliśmy góra. Był... Taka, wam powiem. Tu mamy jakąś, nie wiem, komóreczkę. Nic ciekawego. Ale mówię, jak będziecie nas zachęcać do pracy,
Te filmy będą lepsze jakościowo. O wiele lepsze jakościowo niż... Szkoda, że na koniec urlopu tak sobie... Taki mały urbek sobie zrobiłem. Mógłbym tu wcześniej przyjechać. Zobaczcie. Nie wiem, czy tam coś widać. Tak, to jest taka piwnica. No ale nie będę się... Uwierzcie się, nie będę się czołgał. Nie wiem, jeszcze możemy wejść na środka. Chociaż nie wiem, z której strony byście chcieli to zobaczyć. Bo tu się trochę kręcę. A pociągi jeżdżą. Ale... Szkoda, że do piwnicy nam się nie dało wejść. Tyle na pewno. Tu mamy... Widać po niemiecki stary budynek. Mamy dalszą część piwnicy. Tam co wam pokazywałem. Pomieszczenie. Tutaj mamy... O, tapeta stara już schodzi. Jeszcze zobaczcie. Nie wiem, czy to widać. Coś tu wisiało. Gwóźdki jeszcze. Gwóźdków pełno. Ale już młodzież... Już to młodzież grafituje. Ja o tym miejscu nie wiedziałem. Nie, ale tutaj jest naprawdę... Wchodzę, ale... Uwierzcie, że coś... Może się zaraz źle skończyć. O, tam właśnie co byliśmy. No to tyle. Tu macie graffiti kolejne. Ono się ciągnie tak. Ale ja stąd uciekam. Biorę się do montażu tego filmu. Jedynie boli mnie to, że... Tu była chyba kuchnia, zobaczcie. Tak mi się wydaje. No o, tu macie żelądol, z którego tutaj by szła instalacja elektryczna. Tu było gniazdko. No to zostało tylko tyle. Ale jeszcze co mamy? Zobaczcie. Tego nie widziałem. To już jest jakaś książka, tak mi się wydaje. Szkoda, że do piwnicy się tam nie uda zejść. Ale tu mamy jeszcze pudełeczko, albo... Tak, to jest na kwiaty bardziej. No i co? Zapraszam do następnej eksploatacji, następnego miejsca. Fajne schody, drewniane. Tam coś jeszcze było. Zapraszam do następnej eksploatacji. O, jeszcze mamy ptyczka elektryczka, zobaczcie. Ja nie będę przedłużał. Film jaki będzie, taki będzie. Oj, bym się wywalił jeszcze. Uciekamy stąd. I następny przyjdzie łapkowy, 20 łapek. Od 20 do 30 łapek w górę. I bierzemy się za Rizę. I cóż ja mogę poradzić, wracam do domu. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę oraz tam na dole subskrypcję na kanale, żebyśmy dobili do tych, w końcu do tej pierwszej setki. I tu macie, tak jak on wygląda z daleka, ten budynek. Ja sobie jeszcze zrobię zdjęcie. No i tutaj droga. Oczywiście budynek się znajduje w Wałbrzychu. Myślałem, że będzie ktoś tutaj mieszkał, ale z tego co widać nie mieszka. No to jest tyle. To było prowadzenie do instalacji elektrycznej, tak mi się wydaje. I tyle. Jeszcze komin stoi nawet. Tyle co można powiedzieć o tym. Więc... Nara do następnego urbexu i zostawcie, jak weszliście na ten kanał, czy coś zwiedziliście, to zostawcie coś po sobie. Dzięki. I pamiętajcie o łapce w górze. To nas motywuje do cięższej pracy.